13 maja w Gliwickim Mrowisku odbyła się trzecia edycja wyjątkowego wydarzenia modowego. Fashion Mania opanowała Gliwice. Największe emocje jeszcze przed nami, gala mody, no ale wcześniej odbywają się targi w Mrowisku. Jakie wrażenia po dzisiejszym dniu? Bardzo fajne, dużo klientów, stałych klientów i nowych. Podoba się wszystkim. A co przygotowałyście? Rozmiary mamy w sklepie od 36 do 50, pojedyncze rzeczy, mamy odzież polskich producentów i włoskich, mamy ładną biżuterię i ładne torebki, czasami pojedyncze buciki. A co cieszy się największą popularnością? O co klienci pytają? Znaczy, może nie pytają, po prostu coś im się podoba, wybierają. Myślę, że jakieś bluzeczki, biżuteria, wszystko po trochu. Jest jakiś hit sezonu? Na pewno rzeczy koronkowe, później takie nietoperze, jak sama mam na sobie. To się najbardziej sprzedaje. Gosiu, spotykamy się po raz kolejny. Co przygotowaliście na ten wyjątkowy wieczór? Przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji, jak zwykle zresztą, przecież wiesz. Natomiast w tym roku rzeczywiście to taka edycja dosyć specyficzna, ponieważ postawiliśmy bardzo mocno na sztukę. Sztukę rozumianą jako sztukę. To nie są projekty komercyjne, które dzisiaj zobaczymy na wybiegu. To są projektanci, którzy nie boją się wychodzić poza schematy, nie boją się pokazywać czegoś więcej. Naprawdę w tym świecie trzeba odwagi, żeby móc rzeczywiście urzeczywistniać to, co nam w głowie siedzi. Więc tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Moda, Pasja, Sztuka. I taką właśnie sztukę będziemy się w tym roku starali pokazać na wybiegach. Jest z nami Nina Nocoń, która poprowadzi dzisiejszą galę. Emocje sięgnęły zenitu, musieliśmy wyjść na zewnątrz. Co dzisiaj nas czeka? Przede wszystkim czekają nas te emocje, o których mówisz. Jest bardzo gorąco, ale to nie dlatego, że gorąco, bo ciepło się wytwarza po prostu, tylko to ciepło związane właśnie z tymi pokazami. Cztery fantastyczne projektantki, które naprawdę mają niesamowity talent. Ja już nie mogę doczekać się tego, co zobaczą wszyscy zaproszeni goście, bo myślę, że będą pod wielkim wrażeniem. Ja na pewno byłam na próbach, więc no, trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby też modelki dały radę. Sam się przekonasz i Państwo też się przekonacie, że faktycznie zarówno stroje, jak i fryzury, i makijaż, to wszystko robi piękną, jedną, wielką całość. Do tego zaproszeni goście, będą emocje. Bardzo, bardzo gorące. Jest z nami jedna z projektantek, Daria Grabowska. Opowiedz nam o kolekcji, którą przygotowałaś na dzisiejszy wieczór. Moja kolekcja jest inspirowana cyrkiem głównie i latami 80. Ponadto dodałam dużo takich swoich pasji. Chciałam jakby w jednej kolekcji zawrzeć wszystko to, czym się interesuję, czyli trochę filmu grozy lat 20., 30., trochę inspiracji filmem i kinem bartonowskim, ponieważ tutaj zrobiłam dużo dodatków, lalki, właśnie podchodzące pod ten klimat taki trochę mroczny. I to też jest taki głos sprzeciwu odnośnie wykorzystania futer i skór w przemyśle odzieżowym, ponieważ właśnie wszystkie rzeczy, które tutaj uszyłam, są materiałami sztucznymi i też buty, które wykonywałam, matrycowałam pod tym kątem, czyli jakby imitowałam skórę krokodyla, żeby właśnie uwidocznić to, że sztuczne może być równie dobre, co naturalne.
Prestiżowa impreza, która doskonale wkomponowała się w kalendarium gliwickich imprez, łączy w sobie wszystko to, co kobiety lubią najbardziej. Pokazy mody, zakupy i rewelacje towarzyskie.